się może zabiorę. Aczkolwiek może zacznijmy, zacznijmy może od tego ostatniego streama, w którym nie wiem, czy ty też grałeś z chłopakami w League of Legends? Nie, ja tam wszedłem pogadać sobie. O, wszedłeś pogadać. No było trochę klimat tej rozmowy. W pewnym momencie sięgnął zenitu, jakby te emocje. No i czy wy gadaliście jeszcze po tej... po tej akcji z Fistaszkiem, gdzie powiedziałeś, że powiedział Kacper, że może zawalczyć z tobą tej kwant tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli drugim przeciwnikiem będzie Nitro, no i że takie zasady, że nie, jakby widać trochę pogardę. I trzeci brother Jasiu. I trzeci to brother Jasiu. I jakie jest twoje stanowisko odnośnie tych słów? Znaczy, wydaje mi się, że ja już na lagę powiedziałem, co o tym myślę. I jakby inaczej, bo mnie to jakoś tam specjalnie nie godzi, bo ja potrafię sam przed sobą się przyznać, że nie jestem specjalnie utalentowanym fighterem, nie urodziłem się z tym genem. Jestem trochę powolny, ale nie potrzebuję tych umiejętności na co dzień, na szczęście. Gdzieś tam się próbuję z ludźmi, którzy mam nadzieję, że podobnie jak ja tego talentu nie mają. Natomiast, no nie wiem, no, powiedziałem to, co myślę, że jest to trochę uwłaczające, bo ja chodzę z założenia, że jakby nie było... Fajnie jednak rywala jakoś szanować, a jak ktoś ci mówi, jesteś tak chujowy, że jak nie wyjdziesz bez kolegi, to do walki by nie doszło, no to po prostu zbudziło to jakąś irytację i wyraziłem swoją opinię w tej kwestii, negując słowa Kacpra, jakoby się zmienił, nie? I to w sumie tyle. Trzeba jakiś tłumik tej maszyny. No ja też, to może ja, bo widzę, że tu nie masz pytania. Ja też nie ukrywam, że trochę personalnie odebrałem to wtedy. Też jestem dość mocno wczuty i może trochę przesadziłem, ale myślę, że przez to, że w trakcie naszej tam rozmowy przez dłuższy czas wpierdaliście się we mnie i trochę mnie to irytowało. Widzisz, znowu się zaciąłem, bo czasami tak mam. To były obopólne żarty, Kacper. Tak, tylko mi trochę, znaczy, wiesz o co chodzi? Męska żarty, potem się poważnie zrobiło, no. Wiesz o co chodzi, że zazwyczaj na tych streamach, jak siedzicie, ja też w sumie racja, bo sam do was wchodzę, więc też jestem w sumie trochę tego świadom, ale często po tym, jak sobie rozmawiamy, to zamiast wyciągać jakieś fajne rzeczy z tych naszych rozmów, to zazwyczaj na shotach ludzie wyciągają tylko fragmenty rozmów i są mocno wpierdalane we mnie szpile. I to trochę mi po prostu nie odpowiadało. Widzę, że też nie mamy jakichś tam negatywnych relacji, więc też nie mam zamiaru tutaj się z tobą kłócić, ale chciałbym ci wytknąć jedną rzecz, bo w momencie jak... rozpocząłeś, nie wiem, czy ty, czy tam Nitro, temat Fistaszka, to tak sobie przeanalizowałem to, że ostatnio jak siedzieliście z Mateuszem Murańskim chyba i jak Nitro też rozmawiał przez telefon z Jackiem, to mieliście straszny problem o to, że oni do was mówią na przykład chłopcze albo wymyślają jakieś tam inne ksywki, nie pamiętam konkretnie, i że próbują wam umniejszyć. I w tym zauważyłem pewną hipokryzję. Ja nauczyłem się mieć do tego luz, ale jako, że jesteśmy dobrymi, to przesada, jako, że jesteśmy znajomymi i nasza relacja polega na tym, że wpierdalamy sobie czasami szpilki, to jak na to odpowiesz? Znaczy przede wszystkim ja się zgodzę z tobą z jedną rzeczą, że ten cały konflikt, w cudzysłowie konflikt, jest rozmuchany między nami, bo ja żadnego konfliktu w czasie złej krwi nie czuję. Mm-hmm. Bardziej to zirytowało, tak jak powiedziałem. Natomiast co do Fistaszka, no to wiesz, no, tak jak sam coś nie stwierdziłeś, byliśmy z początku w konwencji mocno humorystycznej i sobie szpiletki wbijaliśmy, nie? A po prostu w momencie, w którym zacząłeś krzyczeć, że jesteś najlepszy i każdy go byś najebał i tam ja ci wytknąłem tą sytuację z Ksają na cage'u, kiedy siedząc obok niego stwierdziłeś, że jest zbyt chujowy, no to my zaczęliśmy humorystycznie umniejszać temu, żebyś nie poczuł się taki super najlepszy i tyle, nie? A tak jak mówię, no a później to te żarty na tyle ciebie ugodziły, że gdzieś tam chciałeś zaatakować, nie? I tak się ta rozmowa potoczyła, później jak się potoczyła. Natomiast pod koniec przyznałeś mi rację, jak powiedziałem, to w sumie spróbujesz momentami ham pod żabki, a dzień później zrobiłeś streama z lekcji, gdzie w sumie podobną narrację prowadziłeś. Okej, mi chodziło chyba o te przyznanie racji, chodziło mi bardziej o to, że może trochę niefajnie się zachowałem się wobec Ksajo i o to, jak to wybrzmiało
z moich słów, bo chodziło mi o zupełnie inną rzecz, bo też opowiadałem chyba właśnie na tym cage'u, albo gdzieś na pewno opowiadałem, że właśnie jak przyszedł na sparring, to moim zdaniem na to, ile czasu on trenuje, to bardzo dobrze się prezentuje, tylko tak jak cały czas podkreślam, jestem świadom swojej ciężkiej pracy i umiejętności, które udało mi się nabyć w ciągu tych 2 lat. I chodziło mi o to, że jeśli stalibyśmy w klatce, to uważam, żebym go najebał. I jest to moim zdaniem zdrowe i szczere, bo jest to zgodne ze mną. Ale jeśli chodzi o to, jeśli trzeba go zestawić z kimś, kto ma podobny staż treningowy, to uważam, że bardzo dobrze się prezentuje. I ja tutaj mam trochę problem z komunikowaniem tego, w jaki sposób ja się wypowiadam i czasami brzmi to, jakbym kogoś lekceważył. I myślę, że będę musiał nad tym popracować, ale jest to w 100% nieofensywne i w 100% zgodne ze mną. Tylko muszę nauczyć się, jak to odpowiednio komunikować. Spoko, Kasper. To jest dzisiaj też tak, że jesteś taki, trochę przypominałeś mi psychologa w tej rozmowie z Bielem, bo tak siedziałeś, notowałeś wszystko. A tak swoją drogą... A z drugiej, ale popatrz, z jednej strony ja uważam, że tak starasz się, bo starasz się tutaj zanotować, wypomnieć i tak dalej, a też popełniasz takie podstawowe błędy. Ja uważam, że na przykład brakuje ci dystansu, brykaje ci dystansu do tego, że chłopaki cię nazwali fistaszkiem. Co z tego, kurwa? Nie, właśnie ja nie do fistaszka. Mówisz mi, że ja się im postawić nie umiem, a ja nie czuję takiej potrzeby. Jakby mi powiedzieli nawet, że jestem pipką, to nie miałbym z tym żadnego problemu, dlatego że, kurwa, ja po prostu mam ten dystans, nie? A ty no nie wiem, masz jakąś taką cechę, tak? Też jestem trochę cipło. Sorry, że wszedłem słowa. Tak. Nie no, nie, może trochę mi brakuje. No, ja, tak jak mówiłem, no, ja, i tak jak pisałem w tym ostatnim poście, ja jeszcze mam dużo wad, które muszę przepracować i nad którymi będę pracował na pewno, bo jestem dość... Dlatego nie czepiaj się, proszę, tego, że, nie no, czepię, że ja też mam na swoje tym to polega, wady, nad którymi nie jeszcze no, pracuję. Na, nie? Na tym to polega, że się czepiamy w tym programie, Marcin, a nie, jasne, że będziemy dlatego się... Dlatego ja też ciebie teraz zaczepię. Okej, a nie, że będziemy się klepać po pleckach, bo klepać to będę cię już za 9 dni w oktagonie. A mogę ja się czegoś czepić? No. Odnośnie was? To się rozbawiło. Taka przyjazdka w moim stylu. No. Bo był taki fragment, taki moment rozmowy między wami, gdzie miałem wrażenie, po prostu, że tak się społeczeństwie przyjęło, zwłaszcza teraz po ostatnich wydarzeniach w internecie, że ludzie są wyczuleni na to, jakoby dziewczyny wykorzystywały swoich partnerów dla zasięgów, co o tym idzie dla finansów. I trochę teraz zauważyłem, że między wami była rozmowa na zasadzie: kłóciliście się, kto bardziej wykorzystał swoją partnerkę w celu promocji własnej osoby w internecie. Takie odbicie nutrzane. No ja uważam po prostu, że wiesz, sorry, że ci przerwę, ja uważam, że Kacper zasłania się tym, że Julia prosiła o to, żeby o niej nie mówić, wiesz, sam ty przy tym uderzając do Lexi. Jakby uważam, że wykorzystywanie dziewczyn do tego, żeby prowadzić swoją kłótnię, jest kiepskie. No, jak już to czemu zacząłeś to temat Julii? Ty, chcesz już... ja, Marcin, to po raz kolejny, ja nie poruszałem, nie poruszałem ja tematu. Się do tego, co ty zrobiłeś na ostatniej konferencji, ponieważ na ostatniej konferencji, tak jak już ci powiedziałem wcześniej, wybieliłeś się Julią, a w momencie, w którym ja próbowałem się wtrącić, powiedziałeś, że Julia prosiła o to, żeby jej tematu nie dotykać. Dlatego chciałem wyjaśnić, jak to się... Okej, to wracając... Poza tym ja na koniec tylko przypomnę, że ja nie wypowiedziałem imienia Julii, to ty to zrobiłeś. Okej, ale to sugerowałeś, Marcin, każdy może sobie cofnąć i każdy to widział. Rafał, wracając do tego, co mówiłeś, nie wiem, czy jeszcze jesteś, ale chodzi... No jestem. Tutaj mówisz, że wykorzystywanie dziewczyn, a... I ja bym chciał to powiedzieć inaczej, bo wydaje mi się, że na moim związku na przykład skorzystałem ja i skorzystaliśmy Julia, ale nie był to związek na pewno do tworzenia jakichś zasięgów, tylko po prostu to wszystko czysto współgrało, a to, co zrobił Marcin z tym postem, uważam, że to jest wykorzystanie, więc... Czyli uważasz też, że na przykład moja relacja z nią nie była szczera, tak? Nie, nie uważam, że twoja relacja z Lexi nie była szczera. Uważam, no to skoro że ja tego, ci wytłumaczyłem, jak z mojej perspektywy więc wygląda, okay, ale uważam, kazałeś że... mi rzeczywiście wejść w tą rolę, postawić obok swojego psychologa i powiedzieć, dlaczego opublikowałem tego postaci, to wytłumaczyłem. A ty przyjąłeś to do wiadomości, to dlaczego teraz po raz kolejny to teraz ci przypominam, że powiedziałem, że rozumiem, czemu się tak zachowałeś, ale że uważam, że to jest chujowe i o tym mówimy. Ale mówisz, że wykorzystałem to do tego, żeby nabić zasięgów, czyli jednak nie zrozumiałeś chyba. Nie, zrozumiałem, ale nie akceptuję nie tego. Nie, no zaprzeczasz sobie, manipulujesz. Nie, no rozumiesz mnie, Michał? Rozumiesz mnie, Rafał? Czy można coś zrozumieć, dlaczego ktoś postąpił w dany sposób, ale nie zgadzać się z tym? No można, nie? No.
Dzięki. Znaczy ja bym nie chciał być jakoś w roli tutaj sędziego, bo kim ja kurwa jestem do zasiadania. Ja tak tylko żartobliwie powiedziałem, że z boku wasza rozmowa tak trochę wyglądała, albyście się przekrzykiwali najpierw kto kogo bardziej wykorzystał, potem się przekrzykiwaliście w dużym uproszczeniu kto bardziej swoich widzów kocha. Tak? Okej, okay, no ja chciałem podkreślić, bo myślę, że to ważna sprawa. Ja odnośnie widzów, bo to powiedziałeś kto bardziej swoich widzów kocha. Ja uważam, że gdzieś tam mam teraz stosunkowo słaby fanbase, ponieważ o niego nie dbałem, nie? I tak jak mówię, no jakby ja też tam sobie dbałem o to swoje życie prywatne, potrzebowałem przerwy, ale właśnie jestem na takim etapie, że wracam do tego internetu, więc chyba będzie mniej więcej. No i ten, Rafał, uważam, że trzeba was trochę przytemperować z Nitrem, dlatego trochę wpierdalam szpilki. No jak coś. Dobrze, to dziękuję, że nas chcesz przytemperować. Na szczęście ja planuję przytemperować. Błońskiego już za 9 dni. Oj, chyba mi coś spadło. Okej. Dzięki Rafał, pozdro. Dzięki Rafcio. Dzięki, trzymajcie się. Czy mnie a czekaj, a co z tą walką? Dobra, żartuję. Dzięki, na razie. Cześć Rafał. No, nie no, to mnie już bardziej ciekawiła walka z tym Megazordem, albo z Nivadem. Para Makila zapytajcie. Dobra, trzymajcie się. Cześć Rafał, dzięki. Tamtych stołów kiedyś podawałem ręce. Nie mam siły już na pomaganie.